Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się tutaj, ponieważ wyszedł kilka dni temu już w sumie, ale ja jeszcze się nie przyglądałem, jeszcze nie patrzyłem. Nowy katalog z Kobi. W ogóle trochę fascynuje mnie ich cykl wydawniczy. Lego wydaje dwa katalogi rocznie, oni wydają cztery. No i właśnie wyszła nam trójeczka, czyli w sumie ma to oczywiście jakiś sens, bo to jest kwartalnie, można by rzec pory roku. Pytanie, czy to się jakoś wiąże właśnie z tym, co wydają, tak? W sensie, no nie widzę tutaj sezonowych jakichś zestawów specjalnie. Moi drodzy, nieważne, nie przedłużajmy, wyszedł nowy i ja się chcę mu przyjrzeć. Czy będziemy się w przyszłości przyglądali absolutnie każdemu numerowi? Zobaczymy, bo może będzie tak, że tylko dwa razy do roku będę przeglądał. Zobaczymy, ile dziś będzie nowości, moi drodzy. Natomiast nie tracimy czasu, tak jak rozmawialiśmy. I jedziemy, moi... Nie! Co tu się stało się? Nie. Od razu lepiej. Bo co kliknąłem na spisie treści. Nie wiedziałem, że można kliknąć na spisie treści. Ot, to patrzcie, jaka technologia nam się tu dzieje. W ogóle nie wiem, czemu tak się robi jasno-ciemno. Nie powinno się tak... Nie powinno się tak dziać. A tutaj Super Wings widzimy. Raczej mamy do czynienia z samymi starościami, więc pomijamy. Dalej również nie widzę żadnych... O nie, przepraszam, skłamałbym. Tutaj była... Tu była nowość. Była. W grudniu ukaże się Fiat Abrad. Przyznam się szczerze, że wam nie powiem, co to jest, bo się nie znam na tym na tyle. New 2020 już chyba były, poza, no właśnie, Abratem. Kolejny Abrad, aż dwa Abraty wyjdą w tym roku, to musi być jakiś fajny, znany model. W listopadzie jeszcze wyjdzie, to nie wiem, czemu tutaj jest cały New w maju, jeżeli w maju już wyjdzie, skoro on już wyszedł dawno, nie? Powinien moim zdaniem pisać tylko i wyłącznie NEW przy takich, wiecie, zestawach, które faktycznie będą nowiutkie. Ja myślę, że któremuś Young Timerowi w końcu muszę się skusić, chociaż raczej to nie będzie nowość, raczej to będzie na przykład ta milicja. Bo kurczę, tak nie powiem, że lubi milicję, ale podoba mi się ten model, a i miastu się przyda, ale chociażby tak samo jak sanitarka. No zobaczymy, moi drodzy. Widzę, że w katalogu dalej brak zmian. O, MO jeszcze mogłoby być. Mianowicie na przykład 6 PCIS oznacza, że to nie jest 6 elementów w paczce, tylko 6 paczek w paczce. To jakby cały czas katalog taki trochę dla dystrybutorów, co mnie troszkę boli. Niemiecka policja w sumie też jest spoko. No któregoś Young Timera, tam Old Timera trzeba będzie kupić, o bardziej. Young Timer na różniku, a to powinien być Old Timer. We wrześniu natomiast widzę nam jeszcze Barkas, Pritchwagen, czy jakiś dostawczak, Barkas Freidwarn i Barkas, czyli Barkasy nam powychodzą. No i policja Barkasowa nam jeszcze wyjdzie na jesieni i wyglądają całkiem zacnie, moi drodzy. No, taka lodówka, przyznam się szczerze, że ona z daleka nie wygląda kompletnie nawet jak klocki, więc why not, moi drodzy. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to Small Army Tanks Wars, czyli gra planszowa. No właśnie, kiedyś dawno, dawno, dawno temu Lego też wypuszczało różnego rodzaju gry planszowe, od dawien dawna już nie wypuszcza, a Kobi to robi. No, coś tu dużo gadać, moi drodzy. Dalej, jeżeli mamy wojenkę, to no tutaj mamy new, ale przypuszczam, że jeżeli przy ogólne new, to to nie jest, że nowość, która nie było w poprzednim katalogu, tylko to jest nowość ogólnie na ten rok, a wszystkie nowości, które, no właśnie, na przykład te hipki tak samo, one już wyszły, nie? A wszystkie nowości, które nam wyjdą, mają tu napisaną datę przy sobie, no chyba, że przy maj, a maj był dawno, więc w grudniu na pewno z nowości dostaniemy SDKFZ2 Kettenkrada. Okej, jest ciekawie, historia II wojny światowej to jest i mamy już zapowiedź na 2021 w końcu. Jest, czyżby nie było czwartego katalogu w takim razie, czyżby były tylko trzy katalogi, w sumie to by miało sens, bo w sumie mamy sierpień, więc czwarty kiedy by wyszedł, więc to w grudniu? Chyba faktycznie trzy katalogi, no to ciekawa polityka. Natomiast mamy pierwszą zapowiedź, Afrika Korps, moi drodzy. Klimaty pustynno-wojenne mi się podobają średnio. Można tylko, że często robię bieg na pustyni błędowskiej i po prostu piachu mam popomp i mi się go nie chce jeszcze nim bawić. Coś trochę jak Anakin. Również VV typ 166 Schwimmenwagen, fajny jest taki po niemiecku piszu. On jest kurczę spoczy i pad printed, wszystko printed. Luxia, Kobi Luxia, cały czas to będę zaczął, że to jest naprawdę Luxia. Okej, dwa nowe pojeździki dostaniemy z wojny afrykańskiej, później z czołgów same, można by rzec starocie, co nie znaczy, że są złe, ale wybaczcie, ja ich drugi raz, nie będę drugi raz omawiał z tego powodu, że już był ten zestaw jakby, może nie też omawiany, to zbyt duże słowo, pokazywany,
W związku z czym nie będę się skupiał drugi raz na pokazywaniu i jednak jakimś tam opisie tego pojazdu. Chociaż na tym on jest piękny, kurde. On się ukazał w sierpniu, czyli jakoś teraz. Karl Geralt. Geralt. Tu się puknie Geralt. Gerat 040. No takie działo. No jest solidny kaliber, moi drodzy, jest solidny kaliber. Takie trochę jak na bitwie, wiecie, w 8 epizodzie Gwiezdnych Wojen, jak First Order wjechał tym wielkim działem. To jest tego kalibru działo. Dalej nie mamy nowości, dalej nie ma nowości. Znaczy, sierpień, okej, jest nowość. I tutaj lipiec, no lipiec to już średnia nowość, bo katalog wszedł w sierpniu. Fajny, mały czołdek, taki do jeżdżenia po mieście. Myślę, że dokładnie tak to traktowali Niemcy. Jeździli nim po mieście. Kolejne dwa ciekawe pojazdy. Gun Motor Carriage oraz Half Track, prawie jak Half Life. No ciekawe pojazdy, faktycznie tutaj paka. Szkoda, na tej pace nic nie ma, chociaż chyba, że ma być do przewożenia piechoty. Kurczę, ja muszę nadrobić trochę też historii, jeżeli mam recenzować te kobikowskie zestawy u siebie, żeby się nie błaźnić później takim właśnie kompletnym brakiem wiedzy. Kolejne dwa czołgi, w tym Tiger, Ausf. Czy to jest skrócona nazwa, bo Kobi nie ma miejsca? Czy o co tutaj chodzi? Bo nie wiem, nie mam miejsca w katalogu, czy co? Potężna mapa, w ogóle dwa naboje, subcio. Kolejne nowe zestawy na 2021, czyli kolejne czołgi SU-100 oraz T-34-85. Gabaryty, ilość klocków, wszystko. Przyznam się szczerze, no fajne. Wiecie, wybaczcie, bo ja nie jestem takim znawcą klocków, by się tutaj jarać, że dwie, trzy antenki są jakby dodane i w ogóle wow, super. Po prostu mówię, nie jestem znawcą czołgu, ale to mi się podoba. To jest chyba mniejsza skala, tak, niż powinno być. 17 cm, czyli... czy ja coś mam, co ma 17 cm w domu? Może opakowanie po Prince Polo? Chyba nie. Panther. To zdecydowanie się wydaje mniejsza skala, tak serio, chyba. Napiszcie mi, bo tutaj hipek żadnego nie ma. Tutaj hipka jest nawet zaznaczone, że nie ma hipka. Więc, ale skala ciekawa. Fajnie, podobają mi się te czołgi. Zobaczymy, jak będzie jeszcze z ich ceną, ale być może zacznę moją przygodę od takich czołgów. Właśnie, bardzo mi się też podoba ten pojeździk. Myślę, że po prostu takiego jednego klasycznego Jeepa, to akurat seria wietnamska, zakupię. Seria wietnamska nie rozwinęła się, widzę, nie ma żadnych więcej nowości niż to było w poprzednim katalogu. No mam nadzieję, że w końcu uda mi się też jakiś samolot dorwać z tych kobików, że uda mi się jakiś samolot dorwać, bo mi się samoloty też podobają. Bardziej takie malutkie Spitfire'y niż takie duże, ale od czegoś trzeba zaczynać, prawda? Dalej brak nowości, w sensie piszę, że nowości, ale to już wszystko gdzieś było. Bomber w ogóle piękny, fajny. Kobi, piszcie proszę was ceny katalogowe gdzieś obok, piszcie, naprawdę, to myślę, że jest fajne, niczemu nie przeszkadza. A myślę, że było spoko. Tu jest new, ale w czerwcu, więc starość, tu w lipcu, mam wrażenie, że gdzieś widziałem Mitsubishi Zero, o. Że to wszystko już gdzieś widziałem w poprzednich katalogach, tak jak mówię, nawet te z szóstki, chociaż drugi katalog wyszedł chyba przed czerwcem. Ale mam wrażenie, że go gdzieś tam widziałem. No jest to mówię niewykluczone. ORP Orzeł, czyli nasz polski popisowy statek. Ale poza tym nie ma tu nowości na ten katalog. Nowość natomiast jest tu Battleship Scharnhorst. Ładny popisowy. Takie coś też bym kiedyś chciał. Chociaż boli mnie to, wiecie, ta jego skala, że on na ten telewizor to tak średnio. W sumie wszystkie tutaj statki są nowe. Wszystkie tutaj są nowe i są pięknie. Queen Elizabeth oraz Bismarck. O, Bismarck, no proszę. Czy Bismarcku już nie było? Czy to jest cover właśnie Bismarcku? Chyba tak. Nie no, naprawdę są piękne. Gdybym miał taki telewizor gruby jeszcze, to jak złoto byłby, żeby go tam postawić na. Fajnie by było kiedyś coś takiego mieć. Może kiedyś, moi drodzy. World of Tanks, czyli wchodzimy na grę. Jeżeli lubicie grę, to wpadajcie na mój kanał Klocko Grał. Co prawda w World of Tanks tam nie zagram. Póki co, aczkolwiek kiedyś mówiłem, że w ogóle nie zagram w gry poza LEGO, a dziś już w gry nie tylko LEGOwe tam gram, więc kto wie, może kiedyś World of Tanks? Why not, moi drodzy? Na pewno pojawi się T-34 bez hipka, bo tu ma wszystkie są bez hipka, prawda? Tu mamy, no właśnie ten Ausf J, czy on się nie pojawił też w wersji większej? Czy, że tak powiem, można mieć go w dwóch skalach z Kobi? Ciekawe, Small Army, niestety bez nowości, a szkoda, bo to są zdecydowanie zestawy, które mnie najbardziej interesują, nie tylko ze względu na swoją cenę, ale po prostu, jak wiecie, ja lubię malutkie zestawiki. To w ogóle taki Jeep, że jak nie wiesz, czy jedziesz na wojnę, czy na plażę. Dalej nowości, dalej małe zestawy i dalej nie widzę. Chociaż mi się wydaje, że tego nie widziałem w poprzednim katalogu, ani tego. Oczywiście mogę się mylić i wy mnie bardzo szybko zaraz sprawdzicie i mi napiszecie pewnie. WWO Wilku, jedziemy...
Wilku DZ. Abrams, okej, okay, ale tu dalej bez nowości widzę. To jest niby nowe, ale jak już mówiłem, nie raz, nie dwa, nie trzy. Kolejna nowość na 2021, CH47 Chinook oraz Apache. Apache, fajny, mały, skala trochę youngtimerowa bym powiedział, chociaż nie, bo się mieszczą hipki. Czekajcie, bo tutaj niby mieszczą się hipki, ale hipki nie są pokazane, że są zawarte. Więc czy to jest siema z tymi hipkami? Napiszcie mi się, jeżeli macie już takie informacje. No to samo tu u góry, niby się mieszczą, chyba że się mieszczą, ale ich nie ma. Natomiast patrząc po skali, wydaje mi się, że się nie mieszczą hipki. Mogę się skrajnie mylić. Ja mówię, w kobinie jestem magistrem, ani nawet licencjatem, ani nawet studentem jeszcze. Dopiero staram się być studentem. Nowością u nas będzie Top Gun Maverick. Też mam wrażenie, że już je widziałem też w poprzednim katalogu. O, takim bym sobie mógł kupić malutki. Jest ten, wiecie, Charlie Sheen. Wiadomo, nie Charlie Sheen mówi w parodii. Bengi, starość. Fajne i moje marzenie. Czemu mi to robicie? Czemu mi pokazujecie kopię do stop tego Titanica? To jest moje największe marzenie pozaległowe, w sensie klockowe, bit tego Titanica. O, piękne. Nie, no kurde, trzeba kupić w ogóle. Ale, aha, dobra, żeby nie było tego za 600, a nie tego za 2800. Bo ten 2800 elementów, on coś, oho, srogo, około 1000 kosztował. Jest przepiękny, przepiękny, ale kurde, w moim zasięgu jest ten 600 klocków. Brzydszy, ale od czegoś trzeba zacząć, moi drodzy. A, dalej, Concord, wszystko to było. No i piraci, i czemu, kurde, w tych seriach nie ma piratów? Czemu nie ma poszerzenia? Czemu Action Town nie jest poszerzany, moi drodzy? Widzę tutaj kolejne zestawy z Action Towna i one nie są złe. One naprawdę są spoczy, wszystko jest spoko. Tylko czemu weterynarz, inne, kurde, śmieciarki, wszystko, nie ma nowych zestawów z Action Town? Dlaczego, ja się pytam? Teraz porzuciłbym tego mema, ale jestem zły, nie będę nic tu rzucał. Moi drodzy, i koniec katalogu. I powiem wam szczerze, że... Okej, obejrzałem ten katalog. Kobi. Nie powiem, jestem ciutkę zawiedziony. Po pierwsze tym, że jakby katalog Kobi wychodzi chyba zbyt często. Bo tak zupełnie na szybko licząc, ile tu mieliśmy nowych zestawów? 15? Max 20? Oczywiście, wiecie, w skali 120, 100 to jest dużo. 15-20%, chociaż 20 nie było, 10-15% to jest dużo nowych zestawów. Ale pytanie, czy nie mogą tu wchodzić dwa razy do roku faktycznie ten katalog? Nie hejtuję tu absolutnie, po prostu pytam. Dodatkowo boli mnie zdecydowanie bardziej to, że cały czas Kobi jakby zmienia się totalnie w wojskową firmę. Ja rozumiem, że sprzedaż i tak dalej, ale kurczę, całkowicie Action Town jest olany. Piraci to już który rok tutaj przecież są i nie są poszerzani. Właściwie to jest chyba tylko to, co im na magazynie zostaje. I czemu takie rzeczy są pomijane, nierozwijane? Nie do końca rozumiem, ale troszkę szkoda, bo Kobi robi naprawdę spoko klocki i nie powinno się ograniczać, a tymczasem 80% katalogu to jest tylko wojenka, a pozostałe 20 nie ma ani jednej nowości. Poza youngtimerami, tymi samochodami oczywiście. To jest jedyne, co jeszcze ma nowości. A szkoda, bo kiedyś było dużo lepiej mieliście rycerzy, właśnie w sensie zamek, a mieliście piratów, macie jeszcze w sumie, mieliście town, a tu idziecie w stronę Lego i ograniczacie tę serię. Ale jesteście świetną firmą. Więc liczę, że wiecie, co robicie doskonale. Po raz kolejny obiecuję, że Kobi się przyjrzymy, a jak będzie, zobaczymy. Dzięki, że byliście. Bye!